No to mam bardzo trudne pytanie. Czym jest miłość? Tak piękny i słoneczny dzień, postanowiliśmy zapytać o miłość. Dzień dobry, pytamy o miłość. Czym jest miłość? Nie mam pojęcia. Miłość? Wspaniałym uczuciem i niezależnie od wieku jest cudny. Ojej, miłość, to jest to wszystko. Powinno nas to, co wszystko nas otacza, być powinno taką miłością, miłość, przyjaźń, wszystko. No powinno nas otaczać i wtedy jest pięknie. To jest miłość. To jest chyba właśnie owoc miłości. Waszej miłości? Tak. O, zajrzę sobie. No dobra, potwierdzam. Co to takiego miłość? Wystraszyłam. Tylko odpowiadaj. Złamał. Czemu się załamałeś? Przecież to takie piękne uczucie. On nie wie, co to jest. Na pewno, Wietku, nie chcę się przyznać. Nie, bo to polega na tym, że każdy związek kolegi był na odległość, jest tak niski. Aha. Wszystkim to jest jakieś, no, na pewno uczucie, nie? No bo się mówi chemia, ale uczucie też. No i wyraża się w czynach. Ja mogę powiedzieć słowami mojego ulubionego autora, że miłość to nie jest patrzenie na siebie, tylko razem w tym samym kierunku. I to jest piękne. Bez miłości nie byłoby nas. Nie, no nie wiem. Nie, no pięknie, pięknie mówisz. Tak, faktycznie tak jest, że bez nas. Ciężko by było bez tej miłości. A co daje nam miłość? No nie wiem, dzieci? Sens życia chyba. Czasem. Da się żyć bez miłości? Na starość tak, w młodości nie. Dziękuję. Daj Boże, żeby tej miłości było jak najwięcej, tylko tej zdrowej miłości. Tak po prostu, jakbyś miał opisać to w trzech słowach. Czym jest miłość? Uczucie bezwarunkowe. Dobra, jeszcze dwa. Tak. I tak. A po co kochamy? Żeby kochać. Żeby kochać. Kochamy po to, żeby kochać. To też jest wytłumaczenie. A kogo pan kocha? Wszystkich, którzy mnie kochają. A, czyli to taka wzajemniona miłość. Tak jest. A tak ktoś, kto pana nie kocha? Nie, dobra, nie, wszyscy pana kochają. No, to właśnie chodzi.